Wystarczyła chwila, a trzyosobowa rodzina Zmysłowic straciła dorobek całego życia. Spłynęło wszystko, co znajdowało się w dwupiętrowym domu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Ucierpiała jednak psychika pogorzelców, którzy muszą nauczyć się żyć na nowo. Pomóc może im teraz każdy, odwiedzając punkt zbiórki, w którym można zostawić najpotrzebniejsze rzeczy. Magda Sincewicz. Pożar wybuchł w ubiegły czwartek po godzinie 15 w jednym z pokoi na pierwszym piętrze. Poniżej spał niczego nieświadomy gospodarz. Na szczęście w porę zareagowali ci, którzy przebywali w sąsiednim domu. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Niestety nie było już czego ratować. Trudna dla mnie sytuacja. Straciliśmy cały dorobek życia. Rodzice mojego męża podarowali nam ten dom w darowiźnie za opiekę. Moja teściowa też była kobietą schorowaną. Bardzo długo leżała, miała wylew, potem miała udar. Teść chorował na Alzheimera. No ciężko nam było, ale dawaliśmy radę. Cieszyliśmy się, że jesteśmy tutaj, no i że coś zostawimy dla naszych dzieci, nie? W jednej chwili człowiek stracił dobytek całego życia. Teraz próbuje im pomóc rodzina. Schronienie znaleźli w sąsiednim domu u córki. Cieszą się z nowo narodzonej wnuczki i tego, że właśnie przed chwilą przeszli na emeryturę. Życie ich nie rozpieszczało. Na szczęście nie zostali z tym wszystkim sami. Zakład Oczyszczania Miasta i Urząd Miasta podstawił kontenery na spaloną odzież, meble i wszystko, co jest w środku. Oczywiście Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, służby miejskie również dotarły do pogorzelców, żeby dowiedzieć się, jakie potrzeby są dla nich najważniejsze na te pierwsze dni. Przygotowaliśmy też celówkę finansową, żeby mogli ci państwo ogarnąć się w tych najtrudniejszych chwilach. W mieście uruchomiono dwa punkty zbiórki, przy ulicy Sportowej 2 oraz Bytomskiej 18A. Potrzebna jest odzież, obuwie, poduszki, kołdry i prześcieradła. Wciąż nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru. Według wstępnych ekspertyz mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej lub awarii sprzętu.